Spójrz na te orły, Solveig. Czyż nie są piękne? Wiosna długo kazała na siebie czekać. W końcu jednak przywędrowała również do Nordlandu. Skuła lody i wypełniła powietrze słodkim zapachem dojrzewającego kwiecia. Północny fiord budził się z zimowego snu. No powiedz, czyż nie są piękne? Jak dla mnie to raczej trochę przerażające. Aricia uśmiechnęła się promiennie. Tak promiennie, jak uśmiechnąć się może tylko księżniczka Wikingów w dniu własnych zaślubin. Odruchowo dotknęła ucha. Spinająca jej długie, złote włosy przepaska, utkana ze świeżych, błękitnych zawilców, wciąż była tam, gdzie powinna. Denerwujesz się, Aricio? Nie. Nie, tylko... Tym razem to Solveig się uśmiechnęła. Od ilu to już lat są przyjaciółkami. A właściwie po cóż to nawet latami liczyć? Czy nie od zawsze po prostu? Chyba już czas. Słyszysz muzykę? Pora nam wracać. Mężczyźni zakończyli już chyba swoje turnieje. Jeszcze chwilę, Solveig. Proszę. Delikatny wiatr uchwycił ją w objęcia. Rozwiał starannie ułożone włosy i cienki płaszczyk z jeleniej skóry. Tak delikatny i szlachetny, jaki może mieć na sobie tylko księżniczka Wikingów w dniu własnych zaślubin. Aricia spojrzała w dół. Poniżej wzgórza rozciągał się widok na wioskę, w której się wychowała. Znów się uśmiechnęła. Uśmiech ten wszakże nie był tak ciepły, jak wznoszące się ponad nimi słońce. Solveig wyraźnie dostrzegła w nim starannie skrywany cień smutku. Nie cieszysz się? Aricia milczała. Ten sam wiatr, który ją przed chwilą pieścił, teraz zabawiał się wśród wiejskich kominów, rozwiewając ogniska dymu na wszystkie strony świata. Ani chybi, szybko mu się znudzi i już za moment odpłynie hen w kierunku majaczącego w oddali północnego fiordu. Nie cieszysz się? Co też ty mówisz, Solveig? Oczywiście, że się cieszę. Czekaliśmy na to z Torgalem całe życie. Więc dlaczego twój uśmiech skrywa cień żalu? To nie żal. To cień bogini Urdura. Więc boisz się własnego przeznaczenia? Po prostu chcę jeszcze chwilę popatrzeć na kraj mojego dzieciństwa. Bo dziś w nocy opuszczę go na zawsze. Jak to opuścisz? O czym ty na bogów mówisz, Aricio? Jesteś księżniczką. Lecz już za chwilę będę jedynie żoną wzgardzonego Benkarta. Ale nie, nie mów nic, Solveig. Kocham go. I takie życie wybrałam. Ale nie możemy tu zostać. Nie żal ci nas opuszczać? Ciebie na pewno, Solveig. Moja jedyna przyjaciółka. Ale Torgal odszedłby stąd już dawno temu, gdyby nie ty. Właśnie, nikt nie wie, skąd on pochodzi, ale na pewno nie jest Wikingiem. Nie pożąda sławy, bogactw i władzy. To faktycznie. Nie nadaje się na Wikinga. A w dodatku, ten kraj raczej nie kojarzy mu się zbyt dobrze. Nie ma tu żadnych praw. Kiedy umarł stary Leif, umarło również dzieciństwo Torgala. Mój ojciec go nienawidzi. Ale to nie jest wielki problem. Gandalf jest już stary i wkrótce umrze. Gorzej, że i Bjorn, mój podły brat i następca tronu, również nie darzy Torgala sympatią. Delikatnie powiedziawszy. A wiesz, co to dla nas obojga oznacza? Teraz, kiedy mój ojciec w końcu zgodził się na ten ślub, Bjorn boi się, że Torgal zechce mu odebrać. Słuchasz mnie? Tak. Tak, tylko te orły są jakieś przerażające. Przeraża nas to, czego nie znamy, Solveig. W tym przypadku nieograniczona wolność. Nie o to mi chodzi, Aricio. Po prostu mam wrażenie, że one nas obserwują.
potężny orzeł przedni wściekle zatrzepotał skrzydłami. I tak nie trafisz, siwarze! Cięciwa łuku wydała z siebie nieprzyjemny odgłos. Nieprzyjemny, bo zwykle gdy Iwar grał w ten sposób na swoim łuku, dla jego ofiary był to pożegnalny nokturn. Nie tym razem jednak. Rozpościerając gwałtownie skrzydła, orzeł zdołał uniknąć zabójczej strzały, która z impetem wbiła się w drzewo. Orzeł zatrzepotał skrzydłami ponownie. Nie odleciał jednak. Jego szpon przywiązano sznurkiem do pnia. Mówiłem! Za dużo żeś w siebie miodu wlał, stary pijaku! Dajże mu spokój! Sameś też nie pocelował! Prawda to, że piekielnie jest bydle szybkie. Kto miałby zwyciężyć z tą bestią? Nie da się! Od co? Milczeć, psu braty! Byłbym nieco młodszy, to bym wam pokazał, jak się strzela. Nie unoś się, ojcze. Najlepszy strzelec dopiero przed tobą. O kim ty mówisz, Bjorn, co? Bo nie o sobie chyba. A może o Turgalu? On też jeszcze nie strzelał. A słuchy mnie dochodzą, że w łuku tu akurat nie jest. No co, przybłędę? I mój przyszły zięci. Niech skonam. Pokażesz nam? Pokażesz nam, co wart jest mąż mojej córki? Słyszałeś, Turgalu? Starzec chce, żebyś strzelał. Ten starzec zaraz złoi ci skórę. Nie złość się. Będzie jak rozkażesz. Niech Torgal strzela pierwszy. I tak nie trafi. Torgal uniósł łuk i położył strzałę w wyżłobieniu. Delikatnie naciągnął cięciwę. Przymknął prawe oko i zastygł. Palce zbielały mu delikatnie, jednak żaden z nich nie poruszył się choćby o włos. Co jest, Torgalo? Czyżby myśl o bałamuceniu mojej kochanej siostrzyczki obniżyła ci koncentrację? A kiedy wypuścisz strzałę, czy trafi? A może przedślubne wzruszenie sprawi, że ręka ci zadrży? No, powiedz. Przecież ty się brzydzisz przemocą. Spójrz na tego biednego orła. Taki niewinny, taki bezbronny. I ty siebie zwiesz łucznikiem? Spójrz, ojcze, w kim pokładałeś swą wiarę. Aricja strzela lepiej od niego. Pół łokcia od celu. No cóż to na boku? Ogromne orle skrzydła zatrzepotały i ptak uniósł się w powietrze. Poczuwszy w końcu wolność, zaskrzeczał wściekle, być może z oburzeniem, a być może z radości. W locie położył się na skrzydło i pozwolił, by wiatr porwał go w kierunku fiordu. Ze szponu zwisał mu równiutko przecięty sznur. Na bogów! Nie zrobiłeś tego chyba celowo, Torgalo! Nie, to niemożliwe. Czy jednak? Dlaczego się uśmiechasz, psie? Podły przybłędo, pozbawiłeś mnie zwycięstwa! Zapłacić! Krew zawrzała w żyłach młodego następcy tronu. Wyszarpnął z pochwy swój książęcy miecz i skoczył w kierunku Torgala. Ten uskoczył. Odrzucił łuk, jednak zachował strzał, gotów wbić ją Bjornowi w trzeja, jeśli ponowi atak. Bjorn zjeżył się, podniósł żelazo nad głowę. Torgalu! Torgalu, pomocy! Solveig, co się stało? Tam na wzgórzu orły porwały Aricję. O czym ty mówisz? Jakie orły? Wielkie orły, dwa wielkie orły zaatakowały nas na wzgórzu. Jeden pochwycił w szpony Aricję i uniósł ją w kierunku fiordu. Na Tora! Do łodzi! Dożyw do łodzi! Za orłami, syno! Tam, widzisz? Ponad fiordem! Pójdź za orłami! One wskażą ci drogę! Hej! Hej! A ty dokąd? Wasze łodzie są zbyt wolne! Dopędzę ich konno! Nie dasz rady! Nie doceniasz furala, starcze! Dalej! Dalej, furalu! Arcio, wytrzymaj!
Odnajdę cię, najmilsza, słyszysz? Odnajdę cię, przysięgam. Stójcie! Stójcie! Pan Trzech Orłów stał na wielkiej dziubnicy swego okrętu. Widział, jak Torgal ściąga lejce i w ostatniej chwili wyhamowuje konia przed urwiskiem. Uśmiechnął się, jednak prócz niego samego nikt się o tym nie dowiedział. Twarz jego skrywał bowiem bojowy hełm z brązu, zakończony dwoma rogami i szerokim grzebieniem uszlachetnionym czerwonym pióropuszem. Torgal sprowadził konia z boczem. Po chwili podkowy przestały stukać o nabrzeżne głazy i zanurzyły się w wodzie. Potem pęcił na piętek i pod ramię. Fural nie płoszył się. Dopiero gdy woda nakryła zad i zaczęła sięgać kłębu, koń uniósł pysk ponad wodę i zatrzymał się. Stójcie! Mam go! Nie! Opuść łuk! Torgal musi żyć! Ależ panie! Opuść łuk, powiedziałem! Zatem zbierajmy się a żywo! Jeśli nas dogonią... Nie dogonią! Landskipy dopiero co zbudowane! Jeszcze nie ożaglowane i nie zaprowiantowane! Załoga za to i owszem, zaprowiantowana, obżarta i pijana. Mamy czas. Nim się zbiorą, będziemy gotowi do ataku. Przygotuj okręt. Panie, spójrz! Kotar, nareszcie! Zmęczony lotem orzeł opadł na ukryte pod zbroją przedramię swego pana. Z jego szponu zwisał przecięty sznur. A cóż to? No nie wierdź, że się. Uwolnię cię od tego. Pan Trzech Orłów ruszył niespiesznie pokładem swego okrętu. Najlepszy szkutnik Nordlandu. Ba, zdawałoby się, że sam Egir nawet nie widział na oczy takiej łodzi. Niby langskip, ale większy. Niby drakar, ale bez żagla. Niby galera, ale bez choćby jednego wiosła. Gdyby ujrzał go najlepszy szkutnik Nordlandu, uznałby, że to czary i odwrócił przerażony wzrok. Gdyby ujrzał go Egir, poszedłby spytać innych bogów, któremu zrobił taki kawał. Poniżej pokładu w przestronnej, wygodnej kajucie na wyłożonym skórami posłaniu leżała Aricia. Wciąż była pod wpływem nasennego eliksiru i wciąż piękna. Tak piękna, jak tylko może być księżniczka wikingów w dniu własnych zaślubin. Pan Trzech Orłów pochylił się nad nią. Wybacz mi, piękna. Długa przed nami droga. Fala zbliżała się już do dziobu. Drewniany kadłub zaskrzypiał przeraźliwie i okręt wdrapał się na czoło fali, a po chwili ześliznął z niej na jedno mgnienie oka, kryjąc pod wodą niemal całą dziobnicę.
bogów, wiernie! Ileż jeszcze niespodzianek ma nam zesłać Egir, byś pojął nareszcie, że nie możemy płynąć dalej! Egir nienawidzi tchórzy, Jorundzie! Cóż to? Śmiesz mnie, Jorunda Byka, nazywać tchórzem? Hej, owszem! Żaden z ciebie Jorund Byk, a Jorund Zając raczej! Zapłacisz mi za to. Jednak tyś tu teraz kapitanem! Płyniemy w tym sztormie już 3 dni, prowiant się kończy, z tak dalekiej północy nikt jeszcze żyw nie powrócił. Toż to już zapewne lodowe morza! Cóż się z tobą stało, Jorundzie? Byłeś mi dawniej wiernym kompanem, co to lubił zaglądać śmierci w oczy. A teraz śmiesz proponować zaniechanie pościgu za porywaczami mojej siostry? Czy ktoś jeszcze chce zaniechać pościgu za porywaczami mojej siostry? Milczycie? Oczywiście, że milczycie. Prawy wiking nie cofa się nigdy. A śmierci śmieje się prosto w jej parszywą gębę. Nie zaprzestanę tego pościgu. Ani na lodowych morzach, ani na tym, co jest jeszcze dalej na północ. A wy popłyniecie ze mną. Inaczej nawet wasi wnukowie będą się wstydzić za wasze tchórzostwo. Popełniasz błąd, Björnie. Co? Powinieneś raczej posłuchać Jorunda. Jak śmiesz, psie! Pohamuj swój gniew, Björnie! I zachowuj się w końcu, jak na kapitana przystało. Nikomu nie zależy na odnalezieniu Alici tak bardzo jak mnie. Jednak ta wyprawa nie może się udać. Vivenda się kończy, bo nie było jej komu ładować. Wiosła połamane lub potopione. Drzewce niemal w strzępach. Takielunek pozrywany. Dziury w płótnie. Dokąd chcesz tak zapłynąć? Nie ma sensu narażać ludzi. Dopłynęliśmy do lodowych mórz. Wiem już więc, kto porwał Oricję. To Sliwia. Ta ruda wiedźma. Zawróć do domu, Björnie. A tam przygotuję się i sam wyruszę na wyspę wśród lodów. Zabawne! Choć właściwie do przewidzenia! Wiedziałem, że stchórzysz przybłędo. Zawrzyj jednak gębę, bo o sprawach wikingów się tu mówi! A ty do nich nie należysz! Jako rzekłem! Będziemy płynąć dalej! Choćbym miał wpław dopłynąć do Nilfhelu! Na to się doskonale składa! Potężny mężczyzna o jasnych włosach i 3 warkoczach splecionych na brodzie ujął w dłoń ciężki topór. Uniósł go nieco w górę i wyszczerzył zęby. Jak śmiesz, Jorundzie! Czyżbyś sprzeciwiał się woli swego pana? Syna Gandalfa Szalonego! Króla Wikingów! Prędzej szczeznę, niż nazwę cię panem. Choć w rzeczy samej bardzoś podobny do swego ojca. Ojca, którego jednak nie ma pośród nas. Pięść bierna wystrzeliła jak z katapulty, trafiając Jorunda prosto w szczękę. Ty psie! Odpowiesz za zdradę przed Tingiem! Ten jednak nawet nie drgnął. Uśmiechnął się obrzydliwie i dłonią starł krew z rozciętej wargi. Nie ma wśród żywych nikogo, kto poważyłby się uderzyć Jorunda Byka. Tyś jednak synem króla, a we własnym przekonaniu zapewne i sam król. Wkrótce pomazanie z bogów. To też bogom osądzić, czyż wart jest życia. Dalej, kamraci! Przygotować łódkę. Spławimy to ścierwo. Nie możesz! Rozkazuję ci! Otóż wystaw sobie, że już nie ty wydajesz tu rozkazy. Zwiąż się go! Przywiódł nas tu na śmierć, ale ona zabierze tylko jego. Ja ci... Topór błyskawicznie przemieścił się w rękach Jorunda. Obuch uderzył królewskiego syna w skroń i pozbawił go przytomności. Bjorn upadł na pokład. Zając! Jest! A to dobre! Jeśli dane ci będzie jeszcze się obudzić, zrazu się poznasz, że byka nikt za rogi ująć nie zdoła. Łódka gotowa? Nurze! Chwytajcie go! Nie! Zamilkli. Jorund Byk spochmurniał, zupełnie jak niebo ponad nimi. Jego twarz nabrała koloru stali, zupełnie jak niebo ponad nimi. Nie wtrącaj się, Torgalu. Wiesz, że zawsze miałem dla ciebie przyjaźń i szacunek. Jednakże teraz nie wchodź mi w paradę. Twój pomysł był dobry. Wracajmy, a ty powrócisz tu sam, jeśli serce wytyczy ci taki kurs.
Zgoda. Lecz wracamy wszyscy. Nie pozwolę ci zabić Björna. Ty nie pozwolisz mi! Słyszeliście go? Słuchaj no, podrzutku! Nie podejrzewałem cię o taką podłość, Jorundzie. Dość! Jestem zmęczony. Jak my wszyscy. I gwiżdżę na ciebie i do twoje zasady. A skoro tak dbasz o zdrowie tego psa, to mu potowarzyszysz. Jorundzie... Nie zauważył pięści. Uderzyła z tyłu, wprost w potylicę. Torgal zwalił się na ziemię tuż obok nieprzytomnego Björna. Z żalem to czynię, Torgalu. Wszak jednak pono Egir się do twego rodzicielstwa przyznaje. Dość pewnie tatulek znajdzie sposób, co by cię z mapni wyciągnąć. Czego nie można powiedzieć o tym drugim subracie. Niewielka łupina z dwoma skazańcami spłynęła na wodę, a krótka, wysoka fala w jednej chwili odepchnęła ją od Drakaru. Druga fala. Trzecia fala. Stracili ich z oczu. No dobra! Wracamy do domu! Jorundzie, spójrz! Od sterburty zbliżał się ogromny okręt. I to zbliżał się szybko. Fale niosły go, jakby był zaledwie z papieru. Zdawało się wręcz, że nie płynie, a frunie ponad spienionymi bałwanami. Odynie! Statek bez żagli! I bez wioseł! To czary! Nie czary! To statek bogów! Uciekajmy, Jorundzie! Nie zdążyli jednak. Niebo, choć ciemne, pociemniało jeszcze bardziej i wikiński drakar dosięgła ulewa strzał. Kryć się, komu życie miłe! Strzały wbijały się w burty, pokład i drzewce. Pozrywały liny i połamały reje. Żagiel spłynął z masztu i nakrył sobą cały pokład. Słychać było jęki przerażenia wydawane przez najdzielniejszych z dzielnych. Jesteśmy uwięzieni! Zrzucić płótno! Przygotować się do walki! I znów nie zdążyli, bo oto nadeszła kolejna salwa. Do strzał przytwierdzone były metalowe obręcze, przez które przepleciono ogromną sieć. Opadła na zwalony żagiel i uwięziła ich wszystkich na dobre. Jorund wykmocował się z płótnem, daremnie jednak, bo nad głową usłyszał znajomy skrzek. Na wymory Helu! Topory w dłoń! Rozcinać matnie i do mieczy! Radon, Tabor i Koltar, trzy wielkie orły, unosiły się ponad poranionym drakarem. Zatoczyły koło, drugie, trzecie, po czym zanurkowały w kierunku pokładu. Gdy były już na wysokości strzaskanej rei, wypuściły to, co trzymały w szponach. Małe, szklane karafki wypełnione tajemniczym zielonym dekoktem. Naczynia gruchnęły o pokład, rozbijając się w jednej chwili i uwalniając przeraźliwy, jasnozielony obłok gryzącego dymu. Udusimy się! Udusimy się! Jorund Byk, którego wołali tak, bo silny był ponad ludzką miarę, uniósł się na nogach. Wystawił głowę przez rozcięty toporem żagiel. Ujrzał potężne cielsko wrogiego okrętu, rozrywające w strzępy smoka na dziobnicy. Odynie! To abordaż! Thank you.
Torgalo, kochany. Alicja, nareszcie. Co to za miejsce? Nie wiesz? To sad Midgardu, Długdrasie. Chodź, pokażę ci coś. Ruszyli przez kolorowy ogród. Dookoła roztaczał się słodki zapach owoców i kwiatów. Torgal uważał, by na któryś nie nadepnąć. Alicjo, jestem taki głodny. Wiem, kochany. Wiem. Dlatego prowadzę cię. Dokąd? Właśnie tu. Rozejrzał się. Ujrzał jabłonie i grusze. Ujrzał borówki i maliny. Ujrzał również drzewa i krzewy, których nigdy nie widział. Jednak ich owoce wyglądały tak apetycznie i roztaczały tak wspaniałą woń, że Torgal zapragnął skosztować każdego z nich. Przyciągnął do siebie Alicję. Jak ja za tobą tęskniłem. Jak ty pachniesz. Jak wesenna łąka. A twoja skóra jest... Pośl się teraz. Na co masz ochotę? Zacznę od tego. Wyciągnął dłoń w kierunku mieniącego się złotem owocu, zwisającego z gałęzi tuż obok jego twarzy. Pochwycił go mocno. Nim jednak szarpnął, owoc zmienił się w bryłę lodu. Co to jest? Torgalu, co się stało? Nie wiem, dotknąłem tego drzewa, a wtedy... Spójrz. Bogini Fryk. Torgalu, twoja skóra. Co z nią? Jest lodowata, jakby zupełnie nie było w tobie życia. Torgal spojrzał na swoje stopy. Jeszcze przed chwilą pieszczone przez miękki mech i wiosenne kwiecie. Teraz jednak zmrożone na kość. Zmarzlina rozszerzała się. Pochłaniała trawę, kwiaty i drzewa. Alicja odsunęła się od niego. Alicja! Nie dotykaj mnie! Alicja! Nie dotykaj mnie! Wszystko wokół ciebie zamarza! Umieram! Alicja, wracaj! Odejdź! Nie jesteś moim Torgalem! Kim więc? Nie, nie, nie zbliżaj się! Alicja! Alicja, wracaj! Nie uciekaj! To ja, Alicja! Widział, jak dziewczyna oddala się. Nie mógł jednak za nią podążyć. Lód skuł już jego nogi. Torgal był uwięziony. Z przerażeniem obserwował, jak lodowy drapieżnik po kawałku pożera jego ciało. Sięga już pasa, piersi, ramion. Wiosenny ogród zniknął, ustępując miejsca zimowej pustyni. Torgal chciał pobiec za Alicją, jednak mroźne więzienie otuliło go już zupełnie. Spojrzał jedynie w ślad za nią i ujrzał ogromną lodową maczugę, która rozerwawszy skutą lodem ziemię, wystrzeliła ku niebu. Podłoże pękło w jednej chwili, zamieniając się w miliard zdradzieckich brył. Na jednej z nich Torgal ujrzał Alicję. Alicja, nie ruszaj się! Zaraz do ciebie! Jednak kran odpływała na wściekłej fali, Torgalu! Unosząc ze sobą nieszczęsną dziewczynę. Alicjo! Nie zostawiaj mnie! Torgalu! Alicjo! Nie mogę! Alicjo! Żegnaj, kochany! Torgalu! Nie! Myślałem, że w końcu zdechniesz i nie będę musiał... Gdzie?
Jak długo byłem nieprzytomny? Skąd mam Tora wiedzieć? Tu wszystko jest inaczej. Dzień trwa tyle, co wypicie pucharu miodu. Słońce jest leniwe, jak najleniwsza dziewucha. Za to noc. Noc trwa wieki. To niby jak miałbym policzyć, jak długoś majaczył. Gdyby mnie jeszcze to cokolwiek obchodziło. Torgal wstał, ale silny rozkołys łodzi nie pozwolił mu utrzymać równowagi. Było przeraźliwie zimno. Bjorn trząsł się jak w agonii, rozpaczliwie rozcierając ramiona. Pierś rozcieraj. Ramiona same sobie poradzą. A ty co? Znachor teraz. A w łodzi jest pełno wody. Umrzesz, jeśli się nie rozgrzejesz. I tak tu umrę. Jak pies. Bez miecza w dłoni, rozumiesz? A włócznie Odyna. 540 bram do Walhalli. A wszystkie przede mną zamknięte. I wiesz co? To twoja wina. O czym ty mówisz? Milcz! Gdyby nie ty, teraz nareszcie wiem, po co Tyr mi cię zesłał. Bjorn podniósł się. W jego oczach rozbłysnęła żądza mordu. Spojrzał na Torgala, a ten w jednej chwili zrozumiał, że będą kłopoty. Uniósł się na nogach. Bjorn, uspokój się. Nie trać sił na... Sił? Będę miał pod dostatkiem sił. Mój ojciec, król wikingów, skazał cię Ongi na śmierć. Prawym jest zatem wyroków wykonać. Tak, Torgalu. Zabiję cię i wypiję twoją krew. Masz gorącą krew, prawda? O tak, na pewno gorącą. Nie umrę tu w taki sposób. O nie, Torgalu, nie umrę tu. Wypiję twoją krew i wrócę do domu, gdzie w końcu zostanę królem. Królem, słyszysz? Stój, oszalałeś? Zabiję! Wywrócisz łódź, durnio! Wywrócisz łódź! Jeśli wpadniemy do wody, zginiemy natychmiast! Chcesz żyć, to przestań! Zamknij się, psi synu! Wstawaj! Przynajmniej się nieco rozgrzejemy. Lepsze to, niż zamarznąć z bezczynności. Nie! Nie, uważaj! Myślisz, że się na to... Niewielka góra lodowa uderzyła o burtę. Zderzenie nie dość było silne, by roztrzaskać łódź w drzazgi. Wystarczające jednak, by wytrącić z równowagi Bjorna. Bjorn! Torgal skoczył ku niemu z wyciągniętą ręką. Nim jednak zdążył go chwycić, Bjorn wypadł za burtę. Bjorn! 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 Gdzie jesteś? Torgalu! Torgal obejrzał się. Ujrzał Bjorna klęczącego na oddalającej się szybko krze. Gdzie na Odyna jest wiosło? A tak, prawda, nie ma wiosła. Jorund nie był łaskaw żadnego im podarować. Ratuj mnie! Bjorn! Nie mogę podpłynąć! Bjorn! Przeklęty bękarcie! Zrobiłeś to celowo! Chcesz się mnie pozbyć? Mnie! Króla wikingów! Ale zemszczę się! Słyszysz mnie? Zemszczę się! Osunął się bezwładnie na zalany pokład. Nie powinien zamykać oczu. Wiedział o tym doskonale. Jednak siły opuściły go ostatecznie. Świadom lub nie, oddał się we władanie bogini Hel. Ona jednak nie wykazała zainteresowania. O nie! Wiedziała doskonale, że jej towarzysze ze Zgardu mają inne plany wobec tego dziwnego przybysza ze świata, o którym nawet oni, bogowie, niewiele wiedzieli. Gdyby Torgal utrzymał świadomość, dostrzegłby zapewne, że kry coraz gęściej zaścielają morze. Zapewne usłyszałby skrzek Erdedonów i ujrzał wyłaniające się z mrocznej pustki pokryte lodem wybrzeże. Jednak Torga nie widział, nie słyszał niczego.
Słabe, polarne słońce pomuskało delikatnie skaliste wybrzeże. Wyspa wśród lodów nie rozmarzała nigdy. To też trudno jej było wyżywić swą liczną faunę. Jednak niewielki polarny zając zdawał się nie mieć o tym pojęcia. Wysnuł się właśnie ze swej skalistej jamy i pokicał w kierunku pokrytej śniegiem polany. Wspiął się wysoko na skoki i otworzył szeroko nozdrza. Natychmiast uderzył go zapach zmarzniętej, zdrewniałej już niemal trawy. Wyciągnął się jeszcze bardziej, postawił wysoko słuchy i umarł. Fantastycznie, Garn! Trafiłeś go! Mówiłem ci, że z procy trafię we wszystko, ale ten był wyjątkowo sprytny. 3 dni próbowałem go dopaść. To dobrze, że w końcu ci się udało. Jestem strasznie głodna. Ja też, Kiszo. Zjedzmy go zaraz. Ale nie tutaj. Władcy mogliby zobaczyć dym. No pewnie, że nie tutaj, mała. Weź go i biegnij do jaskini. Widziałem tam suche porosty, a ja... Nie zostawiaj mnie, Garn. Władcy mogą... Nie martw się. Zaraz wrócę. Przed chwilą widziałem tam jeszcze jednego, no, zająca. Ale byśmy mieli ucztę. Rozpal ogień. A jak mi się nie uda z tym zającem, to zaraz przyjdę. Uważaj na siebie, Garn. Mała eskimoska dziewczyna pobiegła w kierunku jaskini. W jednej ręce trzymając martwego zająca, a w drugiej gliniany garczyk ze śniegiem. Mogła mieć zaledwie 5 lat, to też niełatwo jej się było przebić przez zwały świeżego śniegu. W końcu jednak dotarła do pieczary, gdzie w istocie znalazła suche porosty. Wprawnymi ruchami oskurowała zająca, po czym nabiła go na żerć i rozwiesiła nad ogniem, z jednej strony opierając patyk o skałę, a z drugiej podtrzymując go przemarzniętą dłonią. Zrobiło się ciepło i przyjemnie. Zapach pieczonego mięsa wypełnił całą grotę. Ach, gdyby Garn zdołał upolować jeszcze jednego zająca, ojciec by się ucieszył. Przekręciła żerć. Rozgrzany, zajęczy tłuszcz zaświergotał w ogniu. Obróciła raz jeszcze. Nie chcę cię skrzywdzić. Torgal delikatnym, ale stanowczym ruchem wyjął jej z dłoni patyk z zającem, po czym wbił w niego zęby. Sparzył usta, jednak nie przejął się tym. Jadł, jakby od wielu dni nie miał nic w ustach. Bo i nie miał. Tłuszcz spływał mu po niedbałym zaroście i kapał w ogień. Zostaw to! To mój zając! Oddaj, słyszysz? Bo jak nie, to zawołam Garna! Nie znam twojego języka, mała, ale nie bój się. Chcę się tylko posilić i ogrzać. Kisza! Słyszałem twój krzyk! Co się... Uważaj! To może być władca! Chłopak wsunął dłoń za sznurowany pasek. Wyciągnął zaostrzony kieł morsa. Obrócił go w dłoni i groźnie łypnął na przybysza. Akurat to nie władca i nikt z nas. Pewnie rozbitek. Widziałem strzaskaną łódź na nabrzeżu. Hej ty! Ktoś ty? O, spokojnie z tym, koleżko. Żebyś komuś nie zrobił krzywdy. Nie rozumiem, co mówisz. Jesteś moim więźniem. Nie rozumiem, co mówisz, ale zaraz sobie pójdę. Mały Eskimos wysunął przed siebie swą broń. Postąpił krok w kierunku Torgala, a ten postąpił krok w kierunku ściany. Ej, spokojnie. Oddaj zająca, bo... Garnie, mój mały, odłóż to. Torgal przesunął się w bok, tak aby jednocześnie widzieć małego wojownika i nadchodzącego z głębi jaskini starca. Stary Eskimos zbliżył się. Przystawił Torgalowi pochodnie do twarzy, a jego pomarszczone przez czas oblicze obległ szczery uśmiech. Czy nie widzisz, chłopcze, że to człowiek, na którego czekamy? Witaj, Torgalu. Czekałem na ciebie. Skąd mnie znasz? Skąd znasz moją mowę? Skąd wiedziałeś, że się tu zjawię?
I skąd? O, bardzo wiele pytań naraz. Jestem tylko starym człowiekiem, więc pozwól, że odpowiem, nim zapomnę, o co pytałeś. Wiedziałem o tym, że przybędziesz, bo ktoś mi powiedział. Kto? Zaraz się sam przekonasz. Chodź za mną. Tylko się nie zgub. Te jaskinie bywają bardzo zdradzieckie. O co tam jeszcze pytałeś? Pytałem, skąd znasz mój język. Z kopalni. Jak to z kopalni? Byłem nadzorcą jednej z tutejszych kopalni. Pracowało tam wielu niewolników z twojego kraju. Od nich się nauczyłem. Wasza mowa jest bardzo prosta. Nie wiedziałem, że macie tu kopalnię. Ziemia wydaje się zmrożona. Bo i jest zmrożona. Ale i dziurawa jak owczy ser. Jaskinie, Torgalu. A tobie się zdaje, że gdzie jesteśmy? To stara, nieczynna już kopalnia. Długo jeszcze będziemy tak szli? Nie chowaj urazy, ale głodny jestem jak watacha wilków na święto zimowych nocy. Już za chwilę zaspokoisz swą ciekawość i głód. Przecisnęli się przez wąski załom. Najpierw starzec, potem Torgal, a za nimi Kisza i Garn. Tylna straż, pomyślał wesoło Skald. Tymczasem korytarz rozszerzył się. Uderzyło ich przyjemne ciepło i rozkoszny zapach świeżo pieczonego mięsiwa. Nie do wiary. Ujrzał ogromną jaskinię wypełnioną ludźmi. Dziwnymi ludźmi. Nie znał takich. Byli niscy, ale krępi i z pewnością bardzo silni. Wszędzie dookoła płonęły ogniska. Mieszkańcy tego niecodziennego domostwa jedli i pili. Torgal zawahał się. Miał wrażenie, jakby wszedł bez pytania do ich izby. Prosimy. Prosimy, Torgalu. To nasze schronienie. A ja jestem tu gospodarzem. Usiądź przy ogniu, ogrzej się. Zaraz otrzymasz jadło i napitek. Niech bogowie po wsze czasy zapamiętają ci ten uczynek. Może lepiej nie, Torgalu. Może lepiej nie. Może lepiej nie, Torgalu. Może lepiej nie! Bierń, ty tutaj? Coś taki zdziwiony? Nie, no, rad jestem. Akurat. Podstępnie zostawiłeś mnie na krzety, świński... Cisza! Możeście dotąd nie pałali do siebie zbytnim afektem, teraz jednak będziecie przyjaciółmi. Bo jak nie, to obaj won na mróz. Odstąpili od siebie. Usiedli. Starzec usiadł obok. Wiele set lat czekamy na takich jak wy. Awanturników, nie znających strachu. Być może dzięki wam znów będzie tu tak, jak kiedyś. To znaczy jak? Dawniej to była nasza wyspa. Nasza? Slagów. Żyło się tu ciężko, ale przynajmniej byliśmy wolni. Nikt nas nie niepokoił. No bo któż chciałby najeżdżać skutą lodem skałę? A jednak kto się wyraźnie najechał? Powiedziałbym raczej, że naleciał. Co? Co takiego? To stało się w nocy. Ja sam nie wiem dokładnie jak i kiedy. Jednak mój pradziad opowiadał pono, że tamtej nocy niebo pękło pod tysiącami piorunów i wypadli z niego oni. Kto oni? Władcy. Slagowie to prosty lud. Ze strachu pokryli się w najgłębszych jaskiniach. Nazajutrz jednak spotkali władców. Dziwne istoty, o twarzach ukrytych pod wojennymi hełmami. Nie było ich wielu, ale mieli nadludzką moc.
Nasz lud uznał ich za bogów i tak oto wolni Slagowie po raz pierwszy zostali sługami. Władcy nauczyli nas, jak wznosić mury i drążyć tunele. Od tego czasu musieliśmy to robić dzień i noc. Ci słabsi, kobiety i dzieci dostarczali żywność i skóry. Z kolei ci najsilniejsi zostali żołnierzami. Nauczono ich walczyć i budować dziwne okręty bez wioseł i żagli. Wkrótce nasi wojownicy zostali wyprawieni na południe po niewolników. Po co władcom niewolnicy? I nie słuchasz mnie, Torgalu. Mówię przecie, że do pracy w kopalniach... Więc to prawda, co mówił mój ojciec. A przysiągłbym, że bajał. Kopalnie na wyspie wśród lodów. Co wydobywacie, starce? Złoto? Srebro? A może szlachetne kamienie? Kamienie... Ale niezbyt szlachetne. Raczej po prostu brudne. I czarne, jak bezksiężycowa noc. Ale o zadziwiających właściwościach. Władcy potrafią je spalać, a czarny kamień spalając się ogrzewa wszystko dookoła. Musi grzeją nim również swój pałac, który... Jaki pałac? Swój pałac, który zbudowali obok kopalni. Sami zbudowali? Sami. Ciekawe. Owszem, nawet bardzo. Pałac ów jest w istocie bardzo tajemniczy. Nawet dowódcy wojska nigdy nie byli w środku, o nas, prostych robotnikach, nie wspominając. Władcy zaś prawie w ogóle nie wychodzą na zewnątrz. Dawniej wszędzie było ich pełno, ale już od lat żadnego nie widziałem. Prócz jednego, najstraszniejszego z nich wszystkich, pana Trzech Orłów. Orłów? Ależ... To on! To on porwał Alicję! Na co więc czekamy? W drogę! No właśnie! Właśnie! Wiedziałem, że mogę na was liczyć. Wyspa wśród lodów to trudne miejsce do życia na wolności, a co dopiero w niewoli. A my trwamy w ucisku władców od wielu wieków i zwyczajnie mamy dość. Lud się wzburzył i skupił wokół mnie, jednak nie jesteśmy wojownikami. Nie potrafimy walczyć. My za to wręcz przeciwnie. Zatem... Wolnego, chłopcze. Twoja gorąca krew rozgrzewa i moje serce. Wiedz jednak, że samo jeden, czy nawet w kompanii Torgala, nie macie szans z władcami. Cóż więc mamy zrobić? Zebrać ludzi. Jakich ludzi? Znać, kto z was dwóch ma więcej pomyślunku. Tak, Torgalu. Zebrać ludzi. Uwolnić niewolników zamkniętych w kopalniach. Oni są z waszych ziem, a ty, młodzieńcze, ponoć jesteś przyszłym królem. To też pewnie nie będziesz miał problemów, by ich sobie podporządkować. Tylko tak zdołacie zdobyć pałac. Ale jak się do nich dostaniemy? Znaczy do więźniów? To łatwe, bo pilnują ich Slagowie. Moi Slagowie. Rozumiem. Nie tym razem, Torgalu. Bo widzisz, moi Slagowie za bardzo się boją, by wam pomóc. Boją się pana Trzech Orłów. A zatem musicie go zabić. Wtedy nic nam już nie stanie na drodze. Oh.
marsz był ciężki i powolny. Padający śnieg i mroźny wiatr odbierały chęć do rozmowy. Mężczyźni szli więc w ciszy. Można by powiedzieć, że Hod, bóg zimy, spogląda na nich za zgardu i aż ręce zaciera z uciechy. Można by, gdyby nie to, że Hod był ślepy. Maszerowali więc zapewne w absolutnej samotności. Zapomnieni. I przez ludzi, i przez bogów. Dowódca kluczył wśród skalnych występów, prowadząc kompanię ukrytą wśród skał przełęczą. Wędrowcy tracili siły. W ich harde serca wdzierało się zwątpienie. Tylko jeden z nich nie zważał na zmęczenie i ziom. Brnął po kolana w śniegu, a jednak chód jego był tak lekki, jak gdyby frunął na pomarańczowo-złotych skrzydłach bielinka. Wytrzymaj. Wytrzymaj jeszcze chwilę, Aricio. Już wkrótce będę przy tobie i przysięgam. Przysięgam, że już nigdy cię nie opuszczę. Wciąż miał przed oczami jej twarz. Na swój sposób zadziorną i zuchwałą, a przecież nie pozbawioną szlachetnych królewskich rysów. Piękną, tak piękną, jak tylko może być twarz księżniczki Wikingów w dniu jej własnych zaślubin. Zbliżamy się. Miejcie się na baczności. Teraz ci. Jeden za drugim. Tędy, wzdłuż skał. O, tu prawda. Powoli. Uważnie. Tak. Jesteśmy na miejscu. Tu jest główne wejście, a tam dalej. Ku północy chaty strażników. A tamto? Na bogów, ta dziwna kopuła, tam, na pogórku. To jest właśnie pałac władców. Niewiarygodne. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Tyś nigdy żadnego pałacu nie widział. Jedynie swój nędzny szałas. No, prawdy psią budę raczej. Akuratne miejsce dla takiego psa jak ty. Milcz, kupcze, jeśli ci miły ten twój nędzny żywot. No, wygląda na to, że nikogo tu nie ma. Wygląda na prostą robotę. No, wielu tak zakładało, ale żaden nie wróciłby powspominać. Pomódlcie się do swych bogów. A o żadnym nie zapomnijcie, co by i on nie zapomniał o was. I szykujcie się na spotkanie ze śmiercią, bo może was dzisiaj odwiedzić. A teraz za mną. Ku jaskini. Schodzili powoli. Znikło gdzieś wyczerpanie wielogodzinnym marszem. Krew gotowała się w żyłach, a serca łomotały w piersiach. Na co czekamy? Atakujmy! Nie! Strażnicy pochodzą z mojego ludu. Nie będziemy ich zabijać. A w każdym razie nie będziemy, jeśli nas nie zmuszą. Po chwili ujrzeli oddalony o 100 kroków wlot do jaskini. Sami również byli widoczni. Strażnicy dostrzegli ich natychmiast. Gwałtownymi ruchami dłoni przywoływali swego dowódcę. Czego tu? Nie wolno wam się zbliżać do kopalni. Kątem oka Torgal dostrzegł łuk wymierzony prosto w jego twarz. Odstąp, bracie. Przyszliśmy do twego pana. Ja tu jestem panem. Do pana trzech orłów, głupcze. Coś powiedział? Do wszystkich demonów. Wołaj tu swojego pana. Nie potrzeba. Tutaj jestem. Sta-
stał na pobliskim wzgórzu. Dumnie wyprostowany, z twarzą ukrytą pod hełmem z brązu. W ręku dzierżył dwuręczny miecz. Oto jestem, Turgalu Egirsonie. Mnie wszak szukasz. Podejdź zatem bliżej. Podszedł. Reszta została. Bjorn ścisnął mocniej swój łuk, ale kroku nie postąpił. Torgal poczuł, jak gniew muska go po skroniach. Ty bydlaku, co zrobiłeś z Aricią? Porwałem ją. I zapłacisz za to. Klnę się na Tora. Czemuż to zrobił? Czyż to nieoczywiste? Żeby cię tu sprowadzić. Wiedziałem przecież, żeby ruszyć w ślad za swą ukochaną. Ty podły... Uspokój się, synu gwiazd. Nie pozostawiłeś mi wyboru. Ja i moi ludzie czekamy na ciebie od 10 lat. Nie rozumiem. Nie. Od 10 lat. Nasza królowa. Myślisz, że po co wtedy w dzień swego uwięzienia przybyła do twojej krainy? Po ciebie. Nikogo innego. Nie udało się. Nie udało się również zimą, kiedy odmówiłeś dochowania swojej przysięgi. Nie pozostawiłeś więc nam wyboru. Więc zemsta na Gandalfie była tylko przy okazji. A jak ci się wydaje, Torgalu? Myślisz, że potrzebowaliśmy roku twojego życia, by rozprawić się z tym tłustym wieprzem? Dość! Podniosłeś rękę. Podniosłeś rękę na Alicję. Nie wybaczę ci tego. Stawaj! Pan Trzech Orłów uniósł swój ogromny miecz. Po czym odrzucił go w śnieg. Nie chcę z tobą walczyć, Torgalu. Zrozumiesz, gdy poznasz cel swojej wizyty. Widzisz? Moja stara rdzewieje w śniegu. Pójdź za mną. Skąd mogę wiedzieć, że to nie podstęp? Przecież już to wiesz, prawda? Twój wewnętrzny głos ci to podpowiada. Pójdź za... Coś ty zrobił, durniu! Patrz, wiemszu, jak walczy prawdziwy wiking! Trzy przerażające cienie spadły z nieba. Nim jednak Bjorn zdążył się zorientować, co się dzieje, cienie nabrały realnych kształtów. Ostre szpony rozdzierały skórę na jego twarzy i piersi. Ostre dzioby kłuły oczy i wyszarpywały fragmenty ciała nieszczęśnika. Nie opierał się długo. Gorąca krew zaczęła topić świeży śnieg. Upadł. Wciąż drżał jeszcze, lecz już bez świadomości. Bjorn! 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 Zostaw go, Torgalu. Jemu już nic nie pomoże. Bjorn! Nie żyje? Nie żyje. I ja umieram. A ty wraz ze mną. Tak bardzo chciałam... Chciałaś? Chwycił jej hełm. Pociągnął. Pod brązową płytą rozszalał się gwałtowny pożar. To wiatr pochwycił jej włosy. Rude i kręcone. Krew powoli odpływała z jej twarzy. Dziewczyna była zupełnie blada. Z jej smukłej i delikatnej szyi sterczał grot strzały. Ona... powie ci wszystko. Sliwia. Wszystko już stracone. Jesteś taka... podobna do niej. Jestem jej córką, Torgalu. Ona ci opowie. A kim są władcy? Czego tu szukaliście? Spójrz na te orły. Widzisz, jak szybują po niebie? Jak cieszą się wolnością? Szukaliśmy... tego. Tego? Tego? Dziewczyna nie odpowiedziała. Umarła, gdy osłaniając dłonią oczy,
spoglądał w niebo. Turgalu, szybko! Musimy uwolnić więźniów, zanim władcy się dowiedzą, co tu zaszło. Wychodzili powoli, jakby z obawą, że ich wolność to jedynie złudzenie. Osłaniali dłońmi oczy, odzwyczajeni od słońca. Nawet tak marnego i leniwego, jak to, które wypalało im teraz źrenice. Torgal ich nie liczył. Może dziesiątki. Nie, raczej setki. Bardzo mizerni, wygłodzeni, zarośnięci, brudni. Na Odyna. Pozamarzają tu. Torgal? Torgal Egerson? Odwrócił się zaskoczony. Ujrzał wielkiego mężczyznę, zupełnie niepasującego do uciemiężonych ciężką pracą starców, wylewających się z jaskini. Na twarzy więźnia rozbłysł uśmiech. Bardzo bezczelny uśmiech. Torgalu, to ty? Jorund Byk. Ty też tutaj? A jakże? Czary, Torgalu. Nic innego jak czary. Spętały nas jak baranów. No, nie dąsaj się. Toż to chyba sam Oden mi podpowiedział, co by cię z łodzi precz pogonić. Gdyby nie to, gnilibyśmy w tych kopalniach do osranej. A Bjorn gdzie? Trudno powiedzieć. Miecza w ręku nie miał, więc zapewne nie w Walhalli. O, królewski synalek pożegnałbył się z tym światem. Tfu, jakże mi przykro. No, opowiadaj. Później, Jorundzie. Później. Teraz mamy tu coś do zrobienia. Jak się czuje twoja załoga? Wcale nieźle, w rzeczy samej. Złapali nas niedawno, tośmy się jeszcze przesadnie nie zmęczyli. No może trochę, ale jeśli planujesz jakąś zabawę, to sił nam wystarczy. Gorzej z tymi nieszczęśnikami. Oni już nam się na nic nie zdadzą. Latami nie wychodzili z ciemności. Mam nieodparte wrażenie, że wyszli jeno po to, by umrzeć w promieniach słońca. Nie doceniasz magii słońca, Jorundzie. Odkarmimy ich, odziejemy i zabierzemy do kraju. Nasi przyjaciele Slagowie z pewnością pomogą nam zbudować jakąś łódź. Wasi przyjaciele Slagowie z pewnością pomogą, o ile przeżyją. Co wciąż jeszcze nie jest pewne. Słusznie. Jorundzie, zbierz swoich ludzi. Mamy tu, jako rzekłeś, zabawę do odtańczenia. Twarz wikinga stężała. Radość spowodowana uwolnieniem mieszała się na niej z gniewem spowodowanym uwięzieniem. Mój miecz jest do twojej dyspozycji. Co zamierzasz, Torgalu? Musimy się wedrzeć do pałacu władców. Trzymają Tauaricję. Doskonale! Ty odzyskasz ukochaną, a ja uiszczę władcom zapłatę za wyrządzone krzywdy. Do zuchy! Kto ze mną? Gali od północy, licząc, że padający śnieg i wyjący wiatr ukryją ich obecność. W dłoniach dzierżyli łuki, topory, miecze i drewniane pałki. Nastrój był iście bojowy. Wszyscy się bali.
Co to jest? Widzisz to? Torgalu! Widzę, przecież nie jestem ślepy, Jorundzie. Coś jakby kopuła, ale zupełnie gładka. Żadnego drewna czy kamienia. To magia. Głupiś. Tylko ciemniaki wierzą w magię. To siedziba bogów. Zamknijcie się obaj. Żeby wam jedna ręka nie zadrżała, gdy przyjdzie co do czego. A oto to spokojna głowa, Jorundzie. A no, to wiecie, nas prosić nie trzeba. Prawda, kamraci? Bogowie! Co to? Zmarzniętą ziemią targnął wstrząs. I jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Ogromna kopuła zadrżała i rozświetliła się czerwonym, oślepiającym światłem. Co to jest? To czary! Władcy się gniewają! Pomszczą na nas śmierć pana trzech orłów! Uciekajmy! Stać! Stać! Torgal, to bogowie! Z bogami nie sposób walczyć! To uchodźmy czym prędzej! Nikt nigdzie nie pójdzie! Jorundzie, zatrzymaj! Nie mogę, Torgalu! Zastanów się! Widziałeś kiedyś coś takiego? To siedziba bogów. Nie ma wątpliwości. Ludzie nie będą walczyć. Ciemnota i zabobony. Torgalu, bluźnisz! Są ponadnaturalne moce, których nie zrozumiesz! W środku jest Aricia! Zostaw mnie, Torgalu! Mają zajęcze serca i takież same mózgi. Tylko ty możesz przekroczyć bramę pałacu. Chodź, Torgalu, synu gwiazd. Twoje przeznaczenie już się dopełniło. Podejdź. Tak, tak. Idź, Torgalu. Torgalu, uważaj na siebie. Ja zadbam o to, byśmy mieli czym odpłynąć. Zabierz swoją kobietę i uciekaj przed boskim gniewem. Torgal dotknął gładkiej ściany pałacu, a choć pałac płonął żywym ogniem, fasada była chłodna, niemal lodowata. Torgal wzdrygnął się, jednak troska o Aricię sprawiła, że nie wahał się ani chwili. Ponownie dotknął fasady. Przesunął po niej dłonią, jakby chciał im wszystkim pokazać, że ani żar, ani chłód nie są w stanie go powstrzymać. I wtedy ściany pałacu rozstąpiły się przed nim. No, Dyna. Cofnął dłoń. Czy wykonał jakiś tajemny gest, który otworzył wrota? Skąd mógł go znać? Nie, niemożliwe. A jednak przepełniało go dziwne przekonanie, że gdzieś już to widział. Że skądś to zna. Miejcie mnie w swojej opiece. Ostatecznie to wyście mi zgotowali ten los. Wszedł do środka. Obejrzał się, by raz jeszcze spojrzeć na blade słońce. Jednak nie dane mu było. Ściany pałacu zamknęły się za nim. Aricio! Jesteś tu? Aricio! Kilka pierwszych kroków postawił w zupełnej ciemności. Jednak już za chwilę znalazł się w przestronnej, jasnej komnacie, a właściwie w zupełnie nowym, nieznanym świecie. Pośrodku komnaty znajdowały się kręcone schody wiodące w dół. Schody, które jakby powodowane wolą Odyna, unosiły się w powietrzu. Jorund musiał mieć rację. To nie mogło powstać pod ludzką dłonią. Torgal nie czuł już lęku. Postawił stopę na pierwszym stopniu, potem drugą na drugim. Powoli posuwał się w dół, ku nieznanemu. Gdy znalazł się w końcu na dole, ujrzał przed sobą dziwną ścianę.
kolejny wynalazek bogów albo ludzi z gwiazd, co zresztą zapewne oznaczało to samo. Ściana niby wytopiona była z cienkiego szkła. Jednak Torgal nie był w stanie nic przez nią dojrzeć. Próbował przez chwilę. Niech się dzieje, co chce. Pchnął szybę. Ustąpiła natychmiast, usuwając się lekko na bok. Torgal postąpił kroku. I oniemiał. Znajdował się w kolejnej komnacie, jeszcze dziwniejszej niż poprzednia. Po obu stronach ujrzał dziesiątki niesamowitych, obitych tajemniczym materiałem krzeseł. Wszystkie skierowane były ku niewielkiemu podwyższeniu w czołowej części pomieszczenia. Podwyższeniu, na którym w pościeli z baranich skór leżała... Aricia! Torgal? Torgalu, czy to ty? Aricia! Rzucił się w jej kierunku. Ona zaś zerwała się ze swego posłania. Zeskoczyła z podwyższenia, lecz Torgal złapał ją w locie i przycisnął do swej piersi. Aricia! Nic ci nie zrobili? Nie, nie. Któż miałby... Któż? Władcy oczywiście. Ci sami, którzy cię uprowadzili i uwięzili w tym przeklętym pałacu. Ależ tu nikogo nie ma, tylko ona. Tylko... Tylko Sylwia. W pierwszym odruchu przeczesał wzrokiem pomieszczenie. Jakby w obawie, że rudowłosa czarodziejka czai się gdzieś na niego. Teraz dopiero spojrzał na podwyższenie. Otaczały go w istocie magiczne artefakty. Stoły z tajemniczymi uchwytami i przyciskami. Rozświetlone szyby, na których Torgal wyraźnie widział obrazy innych miejsc. Ludzi, a być może i czasów. A pośrodku kolejne drzwi z nieprzezroczystego szkła. Musisz tam wejść, Torgalu. Choć bogini Frigg mi świadkiem, że najchętniej nie wypuściłabym cię już z ramion. Nie. Uciekałem stąd, najdroższa. Na wybrzeżu Jorundby krzykuje łódź. Wiele dni minie, nim mu się to uda. A ty nie chcesz się dowiedzieć. Czego? Tego, kim jesteś. Ci ludzie, ona czeka na ciebie za tymi drzwiami. Dobrze, Sylwia. Idę do ciebie. Ale... Nie, poczekaj, najdroższa. Zaraz wrócę. Mam nadzieję. Pchnął drzwi i wszedł do wąskiego korytarza, zakończonego kolejnym podwyższeniem, na którym stał szklany tron. A na nim... Sylwia, ileż demonów musisz mieć na swoje posyłki, skoro w końcu udało ci się mnie tutaj przywieźć? Demony to jedynie dzieci bez wolnego mózgu. Prości ludzie zwykli nazywać nimi wszystko, czego nie rozumieją. Radam, żeś przybył. Szkoda jednak, że tak późno. Za późno. Za późno? Na śmierć? Miarkujesz sobie mnie zabić? Owszem. Miarkuję sobie cię zabić. Toć to iście bohaterska postawa. Parszywego, podłego wieprza utłuc nie chciałeś, a bezbronną kobietę zamierzasz zakłuć mieczem. Podły wieprz nie porwał mi kobiety, którą kocham. Dobrze już, Torgalu. Odrzuć swój miecz. Ja i tak wkrótce umrę, a mam ci tyle do powiedzenia. Ruszył w jej kierunku. Po obu stronach korytarza ujrzał wąskie, podłużne skrzynie z metalu i szkła. Zajrzał do środka. Wewnątrz leżał martwy człowiek. Bardzo stary. I bardzo pozbawiony nadziei. Torgal spojrzał do kolejnej skrzyni. I do kolejnej. Tak, Torgalu. To sarkofagi. Wszyscy ci ludzie dawno umarli. Zostałam już tylko ja. Dopóki żyła moja córka, miałam jeszcze nadzieję,
A teraz... Nadzieję na co? Na... Nie, Torgalu. Pozwól mi zacząć od początku. Byle szybko. Twa furia jest zbędna, synu gwiazd. Dlaczego mnie tak nazywasz? Ja już kiedyś... Już kiedyś słyszałem te określenia. Albo może mi się tylko wydaje. Więc pochodzę z gwiazd? Właściwie i tak, i nie, Torgalu. Wiedz bowiem, że nasze słońce jest taką samą gwiazdą jak te, które obserwujesz na pogodnym niebie, a ziemia... Wyjaśnij, kobieto. Jesteś człowiekiem, Torgalu. Jak my wszyscy. My, twój lud, przez tysiąclecia byliśmy najpotężniejsi na Ziemi. Dysponowaliśmy technologią, której dziś nikt jeszcze nie zna i której nie pozna jeszcze przez tysiące lat. A więc przez tysiąclecia władaliśmy wielkim kontynentem, którego dziś już jednak nie ma. Zgładził go potężny kataklizm, który nawiedził świat. Nieliczni z nas, którzy przeżyli, opuścili Ziemię i uciekli do gwiazd. W gwiazdach mieszkają bogowie, nie ludzie. Tak. My nie pochodzimy z gwiazd. Uszliśmy tam przed śmiercią, ponieważ potrafiliśmy zbudować coś, co z braku lepszych słów można nazwać gwiezdnym pojazdem. Nie spodziewam się jednak, byś był w stanie to pojąć. Nie, rzeczy samej nie pojmuję ani odrobinę. Mijały stulecia. Zadomowiliśmy się wśród gwiazd. Zaadoptowaliśmy do życia nową planetę, jednak nie była ona tak żyzna jak Ziemia. Brakowało jej również źródeł energii. Powiem tylko tyle, że bez energii nie ma ani technologii, ani życia. Ciepło, które znasz, wynika z tego, że ogień, spalając drzewo, wytwarza energię. Gdyby nie było drzewa do spalenia, nie byłoby ciepła i nie byłoby życia. Zatem na waszej nowej planecie nie było drzew? To tylko przykład, Torgalu. Jest wiele rodzajów energii. Jednak nie chcę się w to zagłębiać. Dość powiedzieć, że w obliczu braku źródeł energii nasz dowódca postanowił wysłać na Ziemię ekspedycję poszukiwawczą. Wylądowaliśmy właśnie tu. Tu, gdzie teraz stoisz. Natura wyspy wśród lodów jest surowa, a ludzie prymitywni. Za to surowców energetycznych mamy pod dostatkiem. Wydobywaliśmy je w naszych kopalniach. Czarny kamień. Tak. Niestety podczas lądowania nasz pojazd uległ awarii. Gdyby nie to, dawno już odlecielibyśmy w gwiazdy. Przez 120 ziemskich lat nasi ludzie usiłowali go naprawić. Potem ich dzieci i wnukowie. Na próżno stoi jak kamień. Myślę, Sliwio, że pomieszały ci się zmysły. Gdzie jest w tajemniczy pojazd? Niczego takiego nie widziałem. On jest! On jest! Gdzie? Tutaj, Torgalu. Jesteś. W nim. To? Owszem. To. Lata uciekały, a nam nie udało się uruchomić tego. Slagowie nie nawykli do ciężkiej pracy pod ziemią i... No cóż, poumierali. Potrzebowaliśmy nowych pracowników, dlatego zaczęliśmy wysyłać naszych ludzi na południe, po niewolników. W czasie jednej z takich wypraw jeden z okrętów natrafił na straszliwy sztorm.
wśród załogi była ciężarna kobieta, która przestraszona urodziła przedwcześnie. Połóg przebiegł bez komplikacji, jednak sztorm wzmógł się jeszcze. Kobieta przekonana, że zaraz zginie, postanowiła uratować swoje dziecko. Umieściła je w kapsule ratunkowej. Wyrzuciła za burtę. Co ty mówisz na bogów? Czyżby to... Tak, Torgalu. Tą kobietą była Hajne. Co? Twoja matka. Może ostatecznie nie zabrało jej do siebie. Łódź bezpiecznie dotarła do miejsca przeznaczenia. Szukaliśmy cię przez wiele miesięcy. Jednak przepadłeś bez wieści. Los zakpił z nas odrobinę i sprawił, że wyłowili cię ludzie, których porywaliśmy do pracy w naszych kopalniach. Wikingowie, zabobonne ciemniaki, uznali, że jesteś synem boga mórz i nazywali cię Egirsonem. Więc ja jestem. Jesteś jednym z nas, Torgalu. A raczej jesteś ostatnim spośród nas. Przestań. Nie mogę przestać, Torgalu. Ja umrę wkrótce. A moją córkę zabił twój współplemieniec. Moi towarzysze zaczęli się starzeć. Na domiar złego zaatakowała nas jakaś tajemnicza choroba, na którą nie znaleźliśmy lekarstwa. Wybiła najmłodszych i najsilniejszych pośród nas. Wkrótce zostali tylko starcy, ja i moja córka, z nieznanych powodów niedotknięta zarazą. A ty, czy ciebie choroba nie dosięgła? Mnie? Ja umieram. Nasz lud umierał. Z młodych pozostała jedynie moja córka. I ja? Tak. Wówczas przypomniałam sobie o tobie. Wyruszyłam na poszukiwania i w końcu udało mi się ciebie odnaleźć. Zamierzałam zabrać cię do nas i ożenić z moją córką. Tylko w ten sposób mogłam uratować nasz lud. Wtedy jednak schwytał mnie Gandalf szalony. Dotemże podstępem. Resztę znasz. A zatem tam, przy skale, uratowałaś mnie. Nie myślisz chyba, że zemsta na jednym starym wieprzu miałaby dla mnie aż tak wielką wagę, by prosić cię o rok twojego życia? Mówiąc szczerze, zakładałam, że jak już znajdziesz się pomiędzy nami, to zechcesz tu zostać. Zakładałaś, nie licząc się z moim zdaniem. Nie liczyłam się z niczyim zdaniem. Przyznaję, my, ludzie z gwiazd, mawiamy, że cel uświęca środki. Byłam gotowa przyprowadzić cię tu wszelkimi metodami. Zerwałeś swoją przysięgę. Wypowiedziałeś mi posłuszeństwo. Zatem zmuszona byłam podjąć bardziej stanowcze działania. Na własną zgubę jednak teraz moja córka nie żyje. A mój lud umarł wraz z nią. Wyzwoliłeś Wikingów, których praca podtrzymywała tu ciepło. Już wkrótce pojazd pogrąży się w wiecznej zmarzlinie i równie wiecznej ciemności. Ja... Już nic nie mów, Torgalu. Człowieku, który postanowił być tylko człowiekiem. Żegnaj. Rozpłynęła się w ciemności, jakby jej nigdy nie było.
5 dni wystarczyło, by zbudować 5 niewielkich okrętów. Pruły teraz fale z każdym podmuchem wiatru, zbliżając się do owianych wiosną wybrzeży Nordlandu. Fale nie były wcale mniejsze niż przed kilku dniami, a jakby mniejsze. Wiatr nie dał słabiej, a jakby słabiej. Łodzie ślizgały się po falach, a wikingowie oddawali się temu, co ukochali sobie najbardziej. Żegludze, śpiewowi i kilku baryłkom miodu, które otrzymali od slaków. Zawsze mi się śmiać chce, jak oni zaczynają śpiewać. No nie bocz się. Też to oczywiste, że wolę twój aksamitny głos. Zaczynam żałować, że cię odbiłem. Mój ty romantyku. Mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie dobrze. Będzie. Będzie dobrze. Już nigdy ci nie opuszczę, ojcie. Dlatego akurat jestem najzupełniej pewna, ponieważ zamierzam tego dopilnować. Uśmiechnęłaś promiennie, na przekór aurze. Jakaż ona piękna, pomyślał. Tak piękna, jak tylko może być księżniczka wikingów w dniu własnych zaślubów.